Punkty A, B, C, D, E, F, G, H i J dzielą okrąg o środku S na 10 równych łuków. Oblicz miarę kąta wpisanego BGE zaznaczonego na rysunku. Tutaj mamy podany rysunek poglądowy do tego zadania. Mamy zaznaczony kąt BGE i my musimy policzyć właśnie jego miarę. Żeby to zrobić, to na początku policzymy miarę kąta środkowego BSE. Dorysujmy sobie tutaj ten brakujący odcinek, który jest oparty na tym samym łuku BE, co ten kąt wpisany BGE. Jeżeli udałoby nam się obliczyć właśnie miarę tego kąta tutaj, no to wówczas automatycznie otrzymamy miarę tego kąta BGE, ponieważ miara kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku co kąt środkowy, jest dwa razy mniejsza właśnie od takiego kąta środkowego. Jak my zatem obliczymy teraz miarę tego kąta środkowego? Wiemy, że nasz okrąg został podzielony na 10 łuków równej długości, w związku z tym możemy obliczyć miarę kąta środkowego opartego na jednym takim łuku. Kąt pełny w okręgu ma miarę 360 stopni, zatem kącik środkowy oparty na 1/10 całego okręgu będzie miał miarę 360 stopni podzielić na 10, czyli po prostu 36 stopni. Taka będzie miara kąta środkowego opartego na jednym takim krótkim łuku. Ponieważ nasz kąt środkowy BSE jest oparty na trzech takich łukach, w związku z tym możemy napisać, że miara właśnie tego kąta środkowego BSE jest równa 3 razy 336 stopni, no i to jest równe 3 razy 36, to jest 108 stopni. W związku z tym, ponieważ miara tego kąta BSE jest równa 108 stopni, to my teraz możemy policzyć bez trudu miarę kąta wpisanego BGE opartego na tym samym łuku, która, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest dwa razy mniejsza od miary tego kąta środkowego, czyli jest równa 108 podzielić na 2, czyli 54 stopnie. W związku z tym prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.